Czas na spotkanie z gościem w Studiu Radia 5. Waldemar Kwaterski, dyrektor Sejnyńskiego Szpitala. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam państwa. A czy to prawda, że szpital w Sejnach zostanie zlikwidowany? Rozumiem, że nawiązuje pan do artykułu jednej z lokalnych gazy, który ukazał się niedawno. Więc chciałbym jedno, jednoznacznie zdementować: żadnej likwidacji szpitala nie ma i takiego zagrożenia też nie ma. To skąd ten artykuł? Tutaj intencje były dobre, pani redaktor, natomiast ten tytuł trochę był zbyt dramatyczny. Natomiast nawiązywał, artykuł nawiązywał do stanowiska Rady Powiatu które to, która to podjęła właśnie stanowisko w sprawie generalnej sytuacji szpitali w Polsce. Jest to akcja ogólnopolska. Wszystkie organy założycielskie, powiatowe, także sejmiki dla szpitali wojewódzkich tego typu stanowiska podejmują, które Zawierają w sobie treść alarmującą o sytuacji w szpitali niebawem, ponieważ rycza, który jest obliczany dla szpitali od 18 roku, jeśli chodzi o cały rok, jest bardzo niesprawiedliwy i dążący do bardzo złej sytuacji szpitali generalnie w Polsce. Ale statystyczny Kowalski o tym nie wie, przyjeżdża, leczy się, wychodzi, daj Boże zdrowy. Tak, my staramy się przyjmować wszystkich pacjentów, którzy do nas się zgłaszają. Mamy także taka dobra właśnie informacja przecząca wszelkim pogłoskom, oprócz tego, że sytuacja finansowa jest stabilna, nie mamy żadnych zobowiązań, to do nas przyszło teraz pięciu młodych lekarzy, stażystów, którzy właśnie wybrali nasz szpital do odbycia stażu, a w przyszłości w perspektywie także robienia specjalizacji w naszej placówce co bardzo dodało takiego tlenu naszej placówce i takiego optymizmu. Tym bardziej, że są to osoby w większości zamieszkujące nasz powiat, więc tutaj jest duża szansa, że faktycznie zwiążą się z naszym szpitalem, a my zrobimy wszystko, żeby ich do tego zachęcić. Jakie oddziały macie Państwo? Mamy cztery podstawowe oddziały, czyli chirurgia, ogólna, położnictwo, ginekologia, oddział interystyczny, dziecięcy, a także piąty, intensywna terapia. Dobre wiadomości to również karetki, dwie już jeżdżą, trzecia w drodze można powiedzieć. No więc to także potwierdza jakby tę tezę, że nie dzieje się źle. Faktycznie dwie nowoczesne karetki, które zakupiliśmy ze środków unijnych przy współpracy z gminą Puńsk i partnerami z Litwy w tej chwili już faktycznie jeżdżą od trzech tygodni. Niebawem, także już jesteśmy po przetargu, zakupimy trzeci nowy ambulans, też w pełni wyposażony, będzie to ambulans transportowy, ten, ten akurat zakup będzie ze środków Ministerstwa Zdrowia. To pokryje potrzeby szpitala w Sejnach? Tak, będziemy mieli całkowicie nowy tabor, a z tego tak zwanego starego zostawimy dwa samochody na, na, na wszelki wypadek. Plany inwestycyjne, jak mnie mam, bo to taka już tradycja w pańskiej placówce, że ma pan daleko idące plany, są, będzie rozbudowa kolejnych oddziałów, kolejnych miejsc. Oddziały mamy w tej chwili szpitalne wszystkie rozbudowane i dostosowane do wymogów ministra zdrowia i tutaj jeszcze wrócę do tego artykułu nieszczęsnego, właśnie zostaliśmy jakby ukarani za to, że realizowaliśmy rozporządzenie ministra. Które nakazywało i nakazuje nadal szpitalom dostosować pomieszczenia do wymogów odpowiedni, odpowiednio zapisanych w rozporządzeniu. Na czym polega ta krzywda? Otóż w 2015 roku nasz szpital to był jeden plac budowy. Wszystkie oddziały były montowane, przenoszone, więc siłą rzeczy ilość świadczeń wykonaliśmy mniej. Natomiast właśnie ten rok, 2015, był bazą, czy wykonanie tego 15 roku było bazą do naliczenia no, pierwszego ryczałtu. No, w naszym przypadku jest to 2 miliony mniej. E, I smutne jest to, i, i z takim rozgoryczeniem o tym mówię, w Ministerstwie Zdrowia, czy w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy to w Warszawie, czy w Podlaskim, do dzisiaj nie udało się przekonać do naszych argumentów, aczkolwiek wszyscy przyznają, że mam rację. Natomiast decyzji o rekompensacie za, właśnie za, za źle wyliczony ryczałt no, nikt nie chce skorygować. Co te 2 miliony dałyby dodatkowo? No, te 2 miliony dałyby to, że byłyby pieniądze na podwyżki personelowi, a także bieżącą, bezpieczną pracę szpitala, gdyż, tak jak mówiłem wcześniej, nie mając w tej chwili zobowiązań, mielibyśmy naprawdę dobre finanse na rozwój placówki. Wróćmy do statystyk. Do szpitala w Sejnach jeżdżą suwalczanie, mieszkańcy Olecka, Augustowa. Coś ich tam przeciąga? No więc o to, o czym mówię, ryczałt jest bardzo złym rozwiązaniem, ponieważ daje z góry określoną kwotę na cały rok. Mamy się w tym zmieścić, czyli no, jakby nie było, musielibyśmy limitować świadczenia. No więc jeśli mieszkańcy innych powiatów czy regionów jadą do nas na leczenie czy zabiegi, no więc przyjmujemy każdego, więc tutaj liczyliśmy na to, że pomimo ryczałtu sztywnego będą tak zwane nadwykonania opłacane. Niestety nie ma, nie ma to miejsca. Oczywiście fundusz małe środki sukcesywnie zwiększa, ale to nie, w żaden sposób nie pokrywa kosztów podwyżek, ustawowych i tak dalej. Wróćmy do tych planów inwestycyjnych, bo uciekliśmy od tego pytania. Planuje pan rozbudowę kuchni, pralni, laboratorium? Tak, zanim o tym powiem, to w tej chwili na, na bieżąco jest realizowana mała, co prawda, inwestycja, ale zmiana systemu grzewczego, czyli właściwie czynnika grzewczego z oleju opołowego na, na gaz. W tej co chwili o tym pan marzył od kilku lat już. Tak, ponieważ to, są, to jest w skali roku 150 tysięcy oszczędności. Polska Spółka Gazownictwa, tu podziękowania, podziękowania panu dyrektorowi Grzegorzowi Mackiewiczowi. Polska Spółka Gazownictwa dotrzymała słowa i w tej chwili właśnie wykonuje pracę do montażu rozprężarni gazu w Sejnach. To akurat będzie miało miejsce tuż przy naszej placówce i już wiem, że ten sezon będzie. W, w tym sezonie będziemy już podmoczeni pod gaz, co da wspomniane oszczędności. Oprócz yy, przyłącza gazowego, mamy w planie w tej chwili opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej na rozbudowę yy, kuchni. Uważamy, że własna kuchnia yy, na miejscu, gdzie posiłki są przygotowane, jest to najlepsze rozwiązanie. Yy, także chcemy poszerzyć yy, yy, pomieszczenia laboratorium a także zmodernizować pranie, więc to, to są takie inwestycje, może nie do, nie, nie do końca promedyczne, ale okołomedyczne tak nazwę, bez których szpital też nie może funkcjonować. Kiedy pan planuje zakończenie tych inwestycji? No więc tak jak wspomniałem, na razie opracowujemy dokumentację techniczną, mają pojawić się środki, w Ministerstwie Zdrowia o tym w, przynajmniej w kampanii wyborczej premier Morawiecki zapowiadał, że będą szpitale, zwłaszcza powiatowe, dofinansowane na tego typu cele, więc nie chcemy być zaskoczeni decyzjami. Dokumentację musimy mieć przygotowaną. To czyli rozumiem 2-3 lata i szpital w nie będzie tak, perełką. Ma, mam taką nadzieję, że, że te, te właśnie jeszcze niedokończone. Inwestycje, no jak, jak zakończą się, będziemy już pełni naprawdę wyremontowaną placówką. Jak pan widzi przyszły rok? Jeżeli chodzi to, o kondycję ja, finansową, ja to ja zawsze jestem takim realnym optymistą. Kiedyś powiedziałem, że dla pesymistów tak naprawdę chyba nie ma miejsca w zarządzaniu szpitalami. Mam nadzieję, że te wszystkie deklaracje przedwyborcze, nie tylko obecnej, obecnej większości parlamentarnej, ale także i partii opozycyjnych, jak pamiętamy, numerem jeden we wszystkich kampanijnych tematach była służba zdrowia czy ochrona zdrowia, więc liczę na to, że to zwiększenie finansowania powinno nastąpić. I tak jak mówiłem, nie mając długów, każdy dofinansowanie natychmiast poprawia sytuację pracowników, a także pacjentów. Życzymy, życzymy poprawy warunków i, i tych finansów. Waldemar Kwaterski, dyrektor Sejneńskiego Szpitala, był państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.